Stale brakuje Ci czasu? Zastanawiasz się, jak możesz wydłużyć swoją dobę i podnieść swoją efektywność na wyższy poziom? To bardzo dobrze, ponieważ w tym wideo pokażę Ci, jak możesz zmienić swoje życie o 180 stopni i praktycznie podwoić swój czas. Jeżeli więc chcesz mieć więcej czasu, lepiej zarządzać swoim życiem i być bardziej szczęśliwym, zapraszam Cię do zainwestowania kilku minut po to, aby zyskać tysiące godzin w przyszłości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czas jest jednym z najbardziej niedocenianych przez nas aktywów. Codziennie marnotrawimy godziny naszego życia na aktywności, które nie wnoszą w nie żadnej wartości. Przeciętny Polak poświęca codziennie 4 godziny i 36 minut na oglądanie telewizji lub, a czasami również, blisko 2 godziny dziennie na przeglądanie social mediów. Gdyby przyjąć optymistyczną wersję 3 godzin dziennie na tego typu aktywności, w skali roku byłoby to prawie 1100 godzin, czyli 45 dni. 1,5 miesiąca naszego życia poświęcamy na przeglądanie sieci, czy też wpatrywanie się w ekran. Czy w tym czasie oglądamy edukacyjne materiały, jak choćby ten, czy raczej bezproduktywnie przewijamy kolejne posty na Facebooku, czy też gapimy się w ekran telewizora? Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że każdy z nas, niezależnie od tego, czym się zajmuje i ile zarabia pieniędzy, ma codziennie dokładnie 24 godziny do wykorzystania. Tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy dane nam aktywo, ponieważ czas warto postrzegać jako coś wymiernego i posiadającego określoną wartość. Osobiście podchodzą do wykorzystania czasu bardzo efektywnie. Rola męża i ojca trójki dzieci w połączeniu z pracą i prowadzeniem kanału na YouTubie, jak również z ciągłym rozwojem samego siebie, sprawia, że staram się wykorzystywać każdy dany mi dzień maksymalnie. Ostatnio miałem przyjemność przeczytać bardzo ciekawą książkę pod tytułem 48-godzinna doba, której to autorem jest Maciej Wieczorek. Link do tej książki znajdziecie pod tym wideo. Maćka możecie kojarzyć z kanału Ekspert w Bentleyu, w którym to zaprasza on różnego rodzaju ekspertów w dziedzinie biznesu i finansów do dzielenia się wiedzą z innymi. Maciej jest również autorem kilku książek. O jednej z nich jakiś czas temu nagrałem ciekawy odcinek. Link do niego oczywiście znajdziecie, tutaj u góry. Dziś chciałbym pokazać Wam jednak drugą jego książkę, w której to zagłębia się on w techniki efektywnego zarządzania naszym czasem. Lektura dostarczyła mi bardzo wielu przemyśleń, a także technik, które pomogą mi jeszcze efektywniej wykorzystać swój czas. Pomyślałem, że również i Wam przyda się tego typu wiedza. Dziś chciałbym pokazać Wam kilka najciekawszych moim zdaniem fragmentów, które znajdują się w książce 48-godzinna doba. Mówię kilka, ponieważ technik zarządzania czasem w tej lekturze jest ponad 100, ale postanowiłem wybrać te, które najbardziej mi się spodobały. Okej, lecimy. Pierwszą wspaniałą techniką zarządzania czasem jest zasada 3 sekund. Maciek zaczerpnął ją od guru podrywania i zmodyfikował ją w ten sposób, aby mógł ją używać każdy w wielu rodzajach sytuacji. Mówi ona, że powinniśmy podejmować decyzję w ciągu 3 sekund od momentu, kiedy w naszej głowie pojawia się dany problem. Chodzi więc tutaj o jak najszybsze podjęcie działania. Oczywiście nie możemy zastosować tej techniki w przypadku, kiedy chcemy się na przykład komuś oświadczyć, czy też zainwestować 100 tysięcy złotych na giełdzie, ale w codziennym życiu tracimy mnóstwo czasu na mędrkowanie nad błahymi sprawami, takimi jak wybór tego, w co się ubrać, czy też spędzić wolny czas. Im dłużej główkujemy nad daną kwestią, tym więcej kwestii spornych i mniej zdecydowania. Dla przykładu, kiedy postanawiamy, czy dzisiaj będziemy biegać, to nie zastanawiamy się nad tym, jaka jest pogoda, co ubrać, czy jednak warto dzisiaj ćwiczyć, czy też spróbować może jutro, kiedy będziemy mieli nieco więcej czasu. Po prostu mówimy sobie tak lub nie na daną aktywność i przechodzimy do kolejnych spraw. Tego typu strategia zarządzania czasem pozwoli nam nie tylko oszczędzić setki godzin naszego życia, ale zdejmie z nas masę nerwów i niepewności. Kiedy raz podejmiemy decyzję, nie musimy jej analizować i denerwować się, czy postąpiliśmy dobrze, czy też źle. Po prostu działamy. Drugą techniką zarządzania czasem, jaka przykuła moją uwagę w książce 48-godzinna doba Macieja Wieczorka, jest dieta niskoinformacyjna. Ta technika polega na ograniczeniu liczby informacji, które docierają do nas każdego dnia. W dobie smartfonu i social mediów jesteśmy wręcz bombardowani tysiącami przekazów dziennie. Zazwyczaj większość z nich ma negatywny wydźwięk. Codziennie słyszymy o ludzkich tragediach, wypadkach, skandalach, niesprawiedliwościach i tego typu podobnym. Do naszej głowy Tłoczony jest bez przerwy strumień negatywnych informacji, które skłaniają nasz mózg do myślenia, że życie jest złe, ludzie to sami oszuści, nie warto się starać, ponieważ w każdej chwili mój biznes czy też marzenia mogą legnąć w gruzach. Nie mogę powstrzymać się od porównania tej sytuacji z biblijną przypowieścią o ziarnie, które jeżeli spadnie na niewłaściwą glebę, nie wyda owoców. Tą glebą jest właśnie to, jakie informacje dostarczamy naszemu mózgowi. Nasze decyzje czy działania, jeżeli spadną na niewłaściwy grunt, nie wydadzą owoców. Owszem, nie możemy odciąć się od ludzkich tragedii i powiedzieć sobie, że ich nie ma, ponieważ oczywiście są. Pytanie jednak jest zasadnicze. Czy moje negatywne myślenie pomoże ludziom umierającym z głodu w Afryce? Czy nie lepiej poprzez swój rozwój i pozytywne myślenie zacząć działać i pomóc choć niewielkiej części osób stać się lepszymi ludźmi? Nie zbawimy sami całego świata, ale możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby sprawić, by ten nasz malutki świat, którego jesteśmy częścią, stał się lepszym miejscem. Warto więc zastanowić się nad tym aspektem. Trzecią techniką zarządzania naszym czasem, która jest nieco powiązana z poprzednią, jest bad state, bad decision. Mówi nam ona o tym, że kiedy nasze samopoczucie jest złe, kiedy jesteśmy na przykład chorzy, niewyspani lub w złym nastroju, nie warto podejmować ważnych decyzji, jak również katować się skomplikowanymi zadaniami. Lepszą taktyką jest po prostu powrót do jak najszybszego stanu, w którym jesteśmy wypoczęci. Kiedy więc zarwiecie nockę lub boli was ząb, nie katujcie się pracą, a w zamian za to starajcie się usunąć przeszkodę, jaka stoi na waszej drodze i zmniejsza tym samym waszą produktywność. Dla przykładu, Maciej Wieczorek, kiedy jest niewyspany, stara się jak najszybciej to nadrobić, aby móc działać na 100% swoich możliwości. Kolejną z taktyk zarządzania czasem i poprawy naszej produktywności jest zasada 3 minut. Nie mylcie jej jednak z zasadą 3 sekund. Ta taktyka jest niesamowicie ciekawa. Na pewno wielu z was stara się wprowadzić pewne zdrowe nawyki do swojego życia. Chcemy regularnie ćwiczyć, rozwijać się i pracować. Często zdarza nam się jednak, że kiedy planujemy określone działanie, nasz umysł podsuwa nam sporo wymówek, które są zaskakująco logiczne. Kiedy chcemy na przykład codziennie biegać, nasz mózg podsuwa nam obrazy tego, jak bardzo będziemy zmęczeni, czy też jak trudno będzie wyglądał sam bieg i sama aktywność. Myślenie o samym działaniu często bywa bardziej męczące niż jego wykonywanie. W związku z tym, kiedy dopadnie was leń, warto zastosować zasadę 3 minut. Mówi ona, że kiedy nie mamy ochoty na wykonywanie danej czynności, obiecujemy sobie, że jeżeli po 3 minutach jej wykonywania nadal nie będziemy chcieli tego robić, zaprzestaniemy działania. Innymi słowy, kiedy wybieramy się na przykład na codzienny bieg, a lenistwo dobiera się nam do skóry, odcinamy się od niego poprzez powiedzenie sobie: ok, 3 minuty i tyle. Kiedy jednak zaczniemy wykonywać daną czynność, okazuje się, że rzeczywistość jest znacznie łatwiejsza niż nam się wydawało i wykonujemy całe zadanie do końca. Niemniej jednak należy zwrócić tutaj uwagę na jedną niesamowicie ważną rzecz. Musicie być ze sobą szczerzy. Nie może być tak, że oszukujecie samych siebie, mówiąc, że jak nie będę miał ochoty, to po 3 minutach przystanę, a w rzeczywistości, kiedy nam się nie chce, wykonujemy mimo wszystko nasze zadania. Tego typu rozwiązanie torpeduje całą tą technikę. W związku z tym musicie być ze sobą szczerzy i kiedy faktycznie macie gorszy dzień, dajcie sobie spokój ze wszystkim. Kolejną niesamowitą techniką zarządzania czasem, która poprawi naszą efektywność, jest darmowy pracownik. Kiedy mamy określone zadanie do wykonania, możemy zlecić je komuś innemu. W klasycznej wersji oczywiście za każdą pracę musimy zapłacić sobie za wykonanie pracy za nas. Kiedy jednak posiadamy określone dobro, możemy je wymienić na czas, jaki nasz pracownik wykona w zamian za otrzymanie od nas określonej rzeczy. Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. Osobiście posiadam 2 kursy online, Zdominuj YouTube'a i Akademia Afiliacji, i zdarzyło mi się, że w zamian za wykonanie określonej usługi dawałem dostęp do tej wiedzy zupełnie za darmo. Osoba, która chciała otrzymać dostęp do kursów, nie płaciła mi nic, a ja otrzymywałem w zamian określone dobro. Tego typu wymiana była oczywiście korzystna dla obojga ze stron. Wy możecie zrobić to samo, stwórzcie e-book lub kurs online i oszczędzajcie setki godzin. Kolejną bardzo ciekawą strategią zarządzania czasem, jaką prezentuje Maciej Wieczorek w książce 48-godzinna doba, jest równowaga pomiędzy czasem a jakością. Ta zasada mówi, że czasami warto obniżyć nieco jakość tego, czym się aktualnie zajmujemy, aby zaoszczędzić masę czasu, który poświęcamy na wprowadzenie mało istotnych zmian. Maciej oczywiście nie zachęca nas do tworzenia bubli, ale jeżeli możemy zrobić coś na 93% naszych możliwości zamiast na 100% i zaoszczędzić przy tym kilkaset godzin w roku, warto przynajmniej rozważyć taką opcję. Przykładem takiego działania może być na przykład to wideo. Mógłbym poświęcić masę czasu na dopieszczanie każdego materiału i dodawanie mega przejść, tudzież drobnych detali. Straciłbym jednak naprawdę sporo czasu, który przecież mogę poświęcić na nagrywanie kolejnych materiałów, czy też tworzenie kursów online lub e-booków. Wy zróbcie to samo i zastanówcie się, czy warto zawsze walczyć za wszelką cenę o najwyższą jakość. Książka 48-godzinna doba to nie tylko same techniki zarządzania czasem. Maciek postanowił poświęcić sporo miejsca tematowi telefonu i komputera, za co osobiście jestem mu niezwykle wdzięczny. Część druga książki poświęcona jest właśnie naszemu telefonowi i komputerowi, na których to spędzamy naprawdę sporo czasu. Autor pokazuje, jak efektywnie zarządzać obiema tymi rzeczami. Jest tutaj naprawdę sporo rzeczy, o których nie mamy najmniejszego pojęcia, a które odgrywają w naszym życiu niesamowicie ważną rolę. Z tej części wyniosłem na przykład bardzo dobry nawyk wyłączania wszelkich powiadomień na telefonie, które to potrafią rozproszyć uwagę każdego z nas. Po tej części Maciek przechodzi do opisania sprzętów, które mogą pomóc nam w lepszej organizacji czasu pracy, jak również umiejętności, które pozwolą nam zaoszczędzić tysiące godzin naszego życia. W tej części najbardziej spodobała mi się technika natychmiastowego przyspieszenia czytania, która polega na śledzeniu tekstu za pomocą wskaźnika. Dzięki temu zabiegowi z minuty na minutę szybkość, z jaką przyswajamy nową wiedzę, wzrasta niesamowicie. Osobiście czytam naprawdę sporo i dzięki temu będę mógł zdobywać wiedzę szybciej i efektywniej. To tylko kilka z niesamowitych metod, jakimi dzieli się z nami Maciej Wieczorek w książce 48-godzinna doba. Lektura tej pozycji jest naprawdę przyjemna. Maciek pisze językiem prostym i zrozumiałym, coraz rzucając anegdotą, tudzież przykładami z własnego życia. Ponadto nie zapomina, aby co kilkanaście stron zadać nam pracę domową do wykonania. Książka ta dała mi naprawdę sporo wartości i sprawiła, że faktycznie mogę zaoszczędzić sporo czasu każdego dnia i jeszcze lepiej wykorzystać każdy mój dzień. Jeżeli chcielibyście nabyć tę książkę, link do jej zakupu znajdziecie oczywiście pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam sporo wartości. Jeżeli tak się stało, podeślijcie go swoim znajomym lub zostawcie komentarz z pomysłem na nowe wideo, tudzież metodą zarządzania czasem, która spodobała wam się najbardziej. Będę za to bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.